Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. No dzisiaj musimy zająć się tutaj znajomymi. Jak widzicie, niektórzy pomagają, niektórzy czekają, aż ja pomogę. No więc trzeba się zająć pomocą znajomym. Nerwuje mnie to, tu jeszcze się cały czas tutaj wyświetlają te napisy. I nie mogę na przykład zrobić mapy o bocianki ile bocianków. O, bocianki są przecież z tego. Tego to ja też nie mam dwóch. Przeglądamy sobie, co tutaj kto ma, jakie zwierzątka fajne. Tutaj też widzę, o, dużo zwierzątek nawet fajnych. O. Tutaj wybiegi. Co tu jeszcze fajnego jest? O, jaki misiu. I misiu fajne kangurki. O, tu też takie, nie wiem co to za zwierzątka. Też ich nie mam. Ale tu już jest praktycznie całe. Całe jest ten. Całe jest odblokowane. Sępy, żyrafy. O, tu jakieś takie tutaj. No, tutaj dosyć fajnie, dobra. Będziemy tak przeglądać, o. Może tak mi się bardziej powskakuje w jakieś może ciekawe miejsca. Idziemy do następnego. Niż tak by przeskakiwać każdego po kolei. Może tak będziemy się jakieś fajne miejsca pokazywać. To sobie zerkniemy, co tu wskoczy. Gdzie tu jeszcze coś fajnego? O, aha, papugi. Myślałem, że tak skacze takiego zielonego. A to papuszki sobie skakały. O, i pingwinek. Dobra. Jeszcze jedna i będzie skrzynka. Lecimy. Też, o, zebry fajne. Osiołki. Tutaj, o. Też taki fajnie wyglądający zwierzak. Taki nietypowy, nie? Taki standard. O, patrzcie co mamy. Jest. Odbierz nagrodę. Tak, następnego. Elegancko, no elegancko, żeby mi się taki zwierzak trafił. Je, kicki, łapiemy kicki. Patrzcie jak zasuwają. Jak one zasuwają szybko. Trzeba je po... Gdzie on tu jest? Tu jest. Tutaj. Jeszcze jeden. Tutaj. Dobra, do następnego. Do następnego, niech się wczyta. Tutaj papuszka, wilczek. I o, tutaj jest takie... Biedniejsze niby zo, ale i tak fajne zwierzątka, fajnie porozstawiane. Niektórzy nie muszą mieć wcale 30 gatunków zwierząt. Mogą mieć na przykład 10, a wybiegi rozbudowane, tak, bez wybiegi rozbudowane, że będą mieć z każdego tam po maksymalną ilość, no i to będzie też fajnie wyglądać. Że nie macie dużo gatunków zwierząt, że macie złe, nie, możecie sobie tak powiększyć wybiegi, ile się tam da, udekorować fajnie, no i też to będzie elegancko wyglądać. No jeżeli macie z automatu mniej zwierząt, możecie sobie pozwolić na właśnie powiększenie wybiegów, bo u mnie na początku widzieliście, no nie szło nawet, trzeba było zmniejszać wybiegi, a wręcz, bo nie mieściły się zwierzęta, tak? Teraz wywaliłem jedne do leśne, do pierdłowego gaju, a tam te sawanne, czy tam te, nie wiem, które to jest chyba sawanna, czy te pustynne, czy jak to się tam zwie, do kujali, tak? I zostało mi zaś z dwóch gatunków zwierząt, zostało mi miejsce. Więc teraz mogę zaś pokombinować coś z powiększeniem wybiegów. I dodaniem na przykład po kilkanaście zwierząt, tak?
Bo jest miejsce, tak? Jest miejsce. No wiadomo, ale jak będą zwierzęta przychodzić, przybywać, no to zaś się to miejsce będzie ubywać. Zaś możliwe, że po czasie trzeba będzie zmniejszyć. Ale też te dwa gatunki będą się nam rozkładać na różne te nasze, nie wiem, parki. W sumie mamy trzy. Fajnie by było do każdego gatunku by był nowy park, inny park. Po prostu sobie w jednym stylu zrobić cały park, tak? Ale to też, żeby to wykupywanie, wiadomo, nie było tak jak w jodłowym gaju, że prawie wszystko za diamenty, czy tak jak w terrarium, że prawie wszystko za 300 diamentów, tak? Tylko w takich rozsądnych cenach, wiadomo, no, jak będzie troszkę diamentów, no to każdy jest w stanie to troszkę wydać, żeby to powiększyć. Co my tu mamy? Nic fajnego się nam tutaj nie trafiło. Odbieramy, jedziemy dalej. Już chyba drugiej skrzyni nie uzbieramy, bo to już żeśmy 10 zrobili. Gdzie tutaj jest? A tutaj by coś fajnego było postawionego. Jakaś ozdóbka, to by też fajnie wyglądało. Też taki fajny pomysł, nie? Takie na środku drogą ogrodzić i taką kratę. I tam coś do środka dać. Też to tak dosyć ciekawie wygląda. Takie można powiedzieć nietypowe, nie? Bo tak przeważnie to się właśnie jakieś wybiegi, ewentualnie takie jakieś wcięcia i tam coś postawionego, albo przeważnie wybiegi, a tu gdzieś przerwy coś wciśniętego, tak? Mało jest takich właśnie, że jest coś udekorowanego, dookoła porobionego. Mało takich tutaj akurat u moich tutaj znajomych się trafia. Dobra. Tośmy zrobili, to się nam zrobiło elegancko. Chybaśmy to troszkę za szybko zrobili, ale dobra. No i teraz czekamy na pomoc, aż nam tutaj ktoś odda pomoc i będzie elegancko. Możemy sobie tutaj troszkę expa pozbierać. Zobaczcie. Od zwierzaków jeszcze śmieci gdzieś tutaj są. O, tutaj trzeba nakarmić, to sobie nakarmimy. Tutaj znów trzeba nakarmić. Niedawno to było robione, a zaś trzeba o śmieci. Patrzcie, ile expa. Wszystkiego tutaj w ogóle nie zrobione jeszcze. Może nie wszystko dał radę tutaj teraz nam ten nasz pomagier obrobić. Dużo, dużo tutaj poobrabiał, ale jeszcze nie wszystko dał radę. No, trzeba go podkarmić. No dobra, jeszcze sobie troszkę tutaj posprzątamy w tych śmieciach. Podkarmimy zwierzątka. Zabawy chyba im nie trzeba. Tutaj wysprzątać. Ja nie mam w ogóle, musiały przynajmniej te zacząć chwilowo nie zbierać na zwierzęta, a wyposażyć te wybiegi do pełna, tak? Wyposażyć je do pełna, żeby już nie trzeba było ręcznie tego robić, tylko wszystko się automatycznie robiło, tak? A tak jak mam tutaj wszystko robić ręcznie, zobaczcie, tego zbierania jest masę. Zabawy, wszystkiego trzeba robić dużo. Ale dobra, przejdźmy teraz do kart. Łuk, stepowy łuk wymienić. To jest kamień, to jest zwykłe. Kaktusik to też jest zwykłe. Tu jest zwykłe. Tu jest niepotrzebne. Tu jest niepotrzebne. Ale mnie wskoczyło zwierzątko. Takie małe, malutkie zwierzątko mnie wskoczyło. Tej wymień. Tutaj wymień i tutaj też. Nie, myślałem, że o, tu jest wodny łuk do zabawy, no to to można akurat kupić. Myślałem, że już będzie szósty, ale brakuje mi jeszcze jednego. Myślałem, że już jest szósty, ale niestety brakuje jeszcze jednego. Wodny łuk do zabawy. Czy ja to mogę komuś kupić? Tak nie patrzyłem. Aha, wodny łuk do zabawy od 90 któregoś poziomu. I dlatego nie ma go nikt wstawionego. Ile takie skompletowanie będzie kosztować? 1000 coś, no troszkę dużo, troszkę dużo.
I chyba dlatego tego nie kompletuję. Dobra, dobra, 120, no to lepiej to wolę wymienić. Myślałem, że jest szósty. Tak, powiem wam, na serio myślałem, że jest szósty. Się cieszyłem, że już go mam, a tu jeszcze nie. Jeszcze jedna nam potrzeba karta, żeby go trafić. No ten się zaczął zbierać, trafiłem jednego i więcej mi się nie udało trafić. Jeszcze chyba jakieś zwierzątko z tego było, nie. Albo tylko tyle. Chyba tylko tyle się trafiało. No niestety, no myślałem, że jest szósty, a tu lipa. No nic, no to musimy poczekać teraz, aż nam znajomi biją. Na następny dzień zaś próbować otworzyć, pomóc znajomym i próbować otworzyć skrzyneczki. Może się uda coś się więcej trafić. Dobra, tutajśmy pomogli, tutajśmy poczyścili. Jeszcze może tutaj mamy jakiegoś zwierzątka wodnego. Sobie zrobimy tym wodnym. O, mamy jednego tylko. Jeden tylko jest. Tak dziwnie, że jeden. Wiem, że jest więcej. A tu jeszcze mamy niezrobione wodne. To dajcie, zrobimy sobie te wodne wszystkie, żeby już te wodne zwierzątka były gotowe. Jak widzę, chyba tutaj, że jest jeszcze więcej. Ale myślę, że damy radę wszystkie zrobić. Co tutaj jest? Ośmiorniczki. Dobra, ośmiorniczki mają zrobione. I co tu jeszcze jest? To jakieś są chyba rekiny. Rekiny, rekiny, rekiny. Dobra, mamy mniej. O, no, to chyba ostatni wybieg. Tutaj mamy co? Jakieś mantany chyba. Też je nakarmimy. O, i dobra, mamy wszystko obrobione. Wszystko porobione, poczyszczone, w miarę wszystko, bo tam jeszcze pewnie dużo zwierząt no, jest nieporobionych, ale zostawimy sobie na inny odcineczek. A w tym odcineczku myślę, że to wszystko. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!